Panie trenerze, jak można podsumować zgrupowanie w Spale? No tak, rozpoczynamy nowy sezon, pierwsze zgrupowanie, jesteśmy po wyborach i nowych władz, Szymon Kołecki, wiadomo, nowy prezes, dwukrotny medalista, srebrny mistrz Igrzysk Olimpijskich. Już był u nas z wizytacją, ustalamy na bieżąco wszelkie tematy. Musimy wszystko to organizacyjnie ogarnąć i początki na pewno są trudne, ale my pracujemy nad techniką z zawodnikami i nad siłą. Czasu jest niewiele, ponieważ już za 2 miesiące mamy Mistrzostwa Europy na początku kwietnia. Zgrupowanko kończymy w Spale w tym momencie. Za tydzień spotykamy się na zgrupowaniu w Zakopanem, tam na wysokościach, 3 tygodnie. Miejmy nadzieję, że kontuzje będą nas omijały, aczkolwiek no jest to na naszą bolączką, pewnie nie tylko naszej dyscypliny, wiadomo, no ale staramy się tu jak najbardziej to wszystko układać. Do pomocy głównym trenerem jest Jacek Chruściewicz, ja jestem jego asystentem, do pomocy jeszcze mamy Piotra Owczarskiego, trenerem odnowy biologicznej jest Paweł Salach i na tym obozie dr Józef Potępa zabezpieczał stronę medyczną.